Witam wszystkich, mamy 5 listopada, akurat obrządzam na obiad, zamiast obrządzać to w sumie nagrywam. Dużo ludzi mi krytykowało, że nic nie robię, bo praca nie kurwa trzeba szanować. Wracając do tematu. Miał być filmik o Galwayach, proszono mnie o to, także proszę, nagrywamy, chętnie nagram. Jak czegoś nie zapomnę, to powiem. Może być powiem, że zapomnę, no ale do rzeczy. Obecnie mamy 5 sztuk Galwayi, 2 krowy, byka i 2 cielaczki, byczki. Duże sztuki mamy Maje 21 rodzone, te mniejsze od nas, od naszych już pierwiastek. Druga połowa czerwca. Tydzień różnicy jest między dwoma cielaczkami. Wczoraj mierzyliśmy dużego byka. Naszego tego 1,70 m obwodu, wysokość w kłębie tam 1,10 m, wszystkie trzy sztuki tak mniej więcej mają. Wyszło, że byk ma 400 kg z tabelki, plus minus trzeba wziąć to pod uwagę, może być mniej, może być więcej, bo ma inną budowę, zbitość mięśni, też to trzeba wziąć pod uwagę, że to jest bydło w ruchu, nie ma tłuszczu. Kto chce, proszę w komentarzach się wypowiedzieć, ile według was, a to jest jego synek, pewnie jest 200 kg, nie ma. Czy jest duży, czy jest mały? No nie jest to bydło, które rzędu ma 2 kg przyrostu dziennego. Z tego co się orientuję, 900 gram. Bydło Galway nasze nie jest książkowe, jest niższe. Średnio byk powinien mieć 1,30 m, czyli powinien być wyższy i większy. Za to niestety, ale to bydło też nie było w naszym gospodarstwie chowane i też jak wszystko, niektóre sztuki były przygłodzone. Wiadomo, że ten byczek był przygłodzony, był kupiony w sumie, żeby tego zapłodnić krowy. Okazał się super pod tym względem, że jest spokojny, nieproblematyczny. Taki do zabawy git. Był też w ratach, także myślę, że i tak mało zapłaciłem za dużego, dorosłego, dobrze wyrośniętego. Musiałem zapłacić 3 razy tyle nawet, także wiecie. Jałówki akurat były większe, kupione, także ładniejsze. I jak widzicie, jedzą siano, słabszej jakości, ale spod dachu, nie z dworu. To ogólnie tylko służy nam do ścielenia. No teraz znowu deszcz zaczął padać, także no znowu będzie problem ze ścieleniem. No jest, słuchaj, już przejazd komona, także spokojnie siano do ścielenia brać, ale ścielimy także słomę. Ze względu na awarię ciągnika, mam jeden ciągnik, który wykonuje to troszkę godzin wykonuje, wiem, że inni wykonują więcej, ale mimo wszystko uległ awarii, trochę też nie takiej z mojej winy, ale mniejsza o to. Tu przyniosłem wodę, no bo nie było czym mauzerów przyciągnąć, jutro przyciągniemy. Do tego mają trochę zielonego, jednak mogą trawę gryźć, tak wygląda trawa siana w tym roku, dobrze przegryzana przez bydło, także to nie jest to, że to jest, wiecie, łąka. No susza swoje zrobiła, to jest naprawdę tak ubita ziemia tutaj, że na drugi rok będzie trzeba zaorać dosyć głęboko i od nowa przesiać, bo niestety doły się porobiły, a żeby to wyrównać, to raczej żadna włóka nie da rady. Tak wygląda bydło Galway. Nie choruje, także nie było z nimi do tej pory żadnych problemów weterynaryjnych. Nie wzywaliśmy do niego nikt weterynarza. Jak widzicie, jest mało obsługowe. Nie wymaga obór za duże dosyć pieniądze, bo nawet postawić wiatę na te sztuki to też jest jakiś koszt. Wiecie, każdy podchodzi do tego zrobić poidła, zrobić to wszystko. Te bydło sobie radzi w słabych warunkach. Nie ma tego dobrych przyrostów. Ale za to dobrze. Rekultywuje grunty i jest spokojne. No, ma swoje wady i zalety. Nie zachęcam na siłę nikogo do hodowli tych sztuk. A jeśli by ktoś mnie posłuchał a propos bydła mięsnego kupić, polecam bardziej Angusa. Mimo, że trzymam Galwaya, pierwotnie miał być Angus. I jak ta wiata pierwsza była robiona, to była robiona wymiarowo pod Angusy, tylko żeby przetrzymały chwilowy okres. Ale że pieniądze wpływały dość długo za bydło, Angusy już się sprzedały, przyjechały drugie, no nie było paszportów do nich, nie wzięliśmy Galwaya.
teraz żałujemy? No troszkę można było inaczej to zrobić. Na pewno teraz bym kupował byczka, to już chyba Angusa czerwonego. I kolejne łówki chyba w Angusa bym celował. Jeśli ktoś by miał jakieś pytania, to zapraszam w komentarze. Chętnie odpowiem, jeśli będę wiedział, no bo jak wiecie, nie mam obszernej wiedzy. Jeśli ktoś się pyta, czy za ile sprzedaję te bydło, nie wiem, nie sprzedawałem jeszcze. Te oto byczki, tak jak mówiłem, nie wiem czy mówiłem, czy zapomniałem, zostają na duże sztuki, na opas, jako eksperyment. Zobaczymy wszyscy, jak na tym wyjdziemy. Ja żadnej wagi do tej pory bydła nie okłamywałem. Mam bardzo niskie przyrosty, słabej jakości pasze i to pokazuje. Także pokazuję, jak jest. Takie mamy warunki gospodarzenia, takie mamy gospodarstwo. Ja wiem, że inni mają lepsze, dużo ludzi mnie krytykuje, naśmiewa się. Mogę, pozwalam. Ja nie mam z tym problemu. Także cześć, miłej niedzieli życzę. Trzymajcie się.